Siemanko wszystkim, z tej strony Pomidorowy.pl, witam was bardzo serdecznie w nowym let's playu na moim kanale. Zagrajmy w Pandemonium 2 na PlayStation 1, Sega Saturn, PC oraz N-Gage, ale o wersji na N-Gage się w ogóle nie mówi. Ta gra została wydana przez studio Midway, studio, które jest odpowiedzialne za serię Tomb Raider na PlayStation 1, jak i porty Gexa 2, jak i 3 na konsole Nintendo 64 albo na konsole firmy z dużym N, ponieważ nie powinno się tutaj zdradzać inicjałów, bo jeszcze ta firma z tym dużym N mnie pozwie. No i niestety będę miał zablokowany kanał, albo innymi słowy będę miał znowu blokadę na transmisję i znowu przez długi czas nie będę mógł streamować. Chlip, chlip, chlip. Ale dobra, koniec żartów. Ta kukła z Pandemonium 1, która się oczywiście pojawiła, postanowiła teraz przemówić w tej oto części i ona streszcza wydarzenia, które dzieją się po Pandemonium 1. Więc co to są za wydarzenia? Już wam mówię i objaśniam. Więc od wydarzeń z części pierwszej minął dosłownie rok. Wszystkim nam znana z pierwszej części czarodziejka Nikki postanawia, że zapuści włosy, przefarbuje je na kolor czerwony, bądź też rudy, jak chcemy sobie nazwać. I tak oto Nikki chce się upodobnić do niemieckiej aktorki filmów dla dorosłych z lat 90. Zaś dobrze nam znany wszystkim pajac Fargus zmienił się tylko wyglądowo, bo mentalnie dalej jest jakoś tak upośledzony umysłowo. Czy nawet chory, nie wiem jak to w sumie określić. Ja się nie znam, więc to wy możecie tutaj określić, jak on mniej więcej się według was zachowuje. Bo dla mnie jest troszeczkę taki chory na umyśle. Tak czy siak, ich kraina, którą zamieszkują od pierwszej części, jest to kraina Lyr. I nad tą krainą raz na 300 lat przylatuje kometa, która daje nieograniczoną moc temu, który pierwszy na nią spojrzy. Nikki widzi w niej prosty i szybki sposób na ominięcie nauki. Zaś Fargus widzi w niej spełnienie swoich piromanicznych żądzy, czyli innymi słowy, Fargus ma pociąg do ognia, jakkolwiek to brzmi. Niestety jedna osoba chce im przeszkodzić, jeśli chodzi o spotkanie z tą kometą, a jest nią nie kto inny jak królowa Gunów Zorsza, czyli innymi słowy antagonistka tej oto gry. No i teraz tutaj Nikki sobie z Fargusem rozmawia i z kukłą i Fargus, nie wiem, postanawia wpaść w jakiś tam szał albo psychozę i rzucił tą kukłą wprost w ekran. I to jest cała fabuła. Innymi słowy, teraz jesteśmy w opcjach, żeby sobie podgłosić oczywiście gierkę, w sensie efekty dźwiękowe, jak i muzykę. I czas rozpocząć nową grę. Ja pierniczę, ta muzyka, która teraz leci, jest po prostu fantastyczna. Mój ulubiony traczek. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że są dużo lepsze traczki w Pandemonium 2, ale to jest dobry początek, jeżeli chodzi o samą grę. Bardzo lubię, gdy gra ma dobry właśnie taki soundtrack. Chociaż jakby Gun City. I wiem, że to źle słowo sformułowałem. Sorry, po prostu ostatnio się mi coś język plącze, cholera jasna. Tak czy siak Gun City, czyli poziom, który aktualnie robimy, jak i motyw główny w mapie światów i poziomów, jest również cool. Czyli innymi słowy, muzyka z mapy poziomów i z Gun City jest spoko. Teraz mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem. Przed jakby wejściem do samej gry, w sensie w menu głównym, mogliśmy zauważyć, że widniała informacja, że seria Pandemonium została wydana przez studio Crystal Dynamics, w sensie, że Crystal Dynamics robiło jedynkę, dwójkę, jak i jest odpowiedzialne za serię Gekona Gexa. I tam nawet widniała ta informacja, tak więc Pandemonium 2 została wydana w 1997 roku. Co oznacza, że została ona wydana chyba rok przed Gexem 2. I tak, Nikki z tej oto gry ma wielkie, ale to wielkie powiązanie z Gexem. Ale o tym dowiecie się, kiedy będę robił Gexa. Więc fabułę wam jako tako przedstawiłem, więc
przejdźmy sobie do tego oto poziomu, który aktualnie robimy. Gun City. Moim zdaniem jeden z moich ulubionych poziomów, mimo że to jest pierwszy poziom i nie powinienem jako tako się, wiecie, wypowiadać w tej kwestii, no bo raczej pewną rzeczą jest to, że zawsze pierwsze poziomy bardzo ładnie wyglądają, a potem późniejsze poziomy wyglądają jeszcze lepiej. Nie chodzi o to, że teraz wszystkie pierwsze poziomy w grach wyglądają jakoś szczególnie gównianie, ale wiecie, o co mi chodzi chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj ci ziomkowie z Pandemonium 1 powracają. Tak jest, oni powracają. Pamiętacie, to byli ci, którzy wydawali te takie dziwne odgłosy, takie I tak swoją drogą tutaj był edyt, ponieważ stwierdziłem, że nie będzie wam się chciało raczej oglądać tego jak milion razy. No dobra, może nie milion, ale jest tak z 3 razy włażę do tej, na samą górę, żeby znowu za pomocą tej liny spaść w dół i zebrać te żetony. Ogólnie troszeczkę się tutaj pozmieniało, jeżeli chodzi o tę gierkę, ponieważ jak pamiętacie, wymogiem w poprzedniej gierce, aby dostać się do rundy bonusowej, było zebranie bodajże chyba 70% czy tam 85% no itemów z poziomu. Teraz się to troszeczkę pozmieniało, ponieważ tutaj mamy żetony. I te żetony... Tak, źle to bym znowu oczywiście wytłumaczył, więc powiem to w inny sposób. Trzeba zdobyć 80% żetonów, aby dostać się do rundy bonusowej i to będzie moim głównym atutem. Pandemonium 2 w przeciwieństwie do 1 jest troszeczkę biedniejsza, a dlaczego, pewnie się zapytacie. Z tego powodu. I okej, jako że muzyka z tej rundy bonusowej jest bardzo spoko, poza tym, że była podobna runda bonusowa w Pandemonium 1, tylko że tam nie byliśmy na desce i nie sterowaliśmy Niki na desce, tylko po prostu Niki biegała po poziomie i uciekała też przed jakąś kometą, czy Bóg wie co to w ogóle nas ściga. To tutaj ścigamy się jakby z tym czymś na desce i praktycznie jak dostaniemy się na sam koniec tej rundy bonusowej, to będziemy mieli spam żetonów, no i wtedy zdobędziemy dodatkowe życie i tam wiadomo o co chodzi. Ale muszę przyznać, że muzyka z tej rundy bonusowej jest również cool. I moim zdaniem lepiej jest ona przedstawiona, ta runda bonusowa, niż w Pandemonium 1. Ale nie oznacza to, że Pandemonium 1 jest jakoś przez to szczególnie gorsza, ponieważ uważam, że Pandemonium 1 wciąż jest bardzo dobrą, jak nie najlepszą. Aczkolwiek drugą najlepszą i zarazem ostatnią grą jest Pandemonium 2. Ale w przeciwieństwie do jedynki, dwójka nie jest aż tak ciężka, co nie oznacza, że jest ona jakoś szczególnie łatwa. Tak więc chciałbym, żebyście też brali to pod uwagę. I tą rundę bonusową pokażę wam raz, ponieważ za drugim, trzecim razem będzie tylko jakby początek tej rundy bonusowej, a potem tylko będę już wam pokazywał, jakby to powiedzieć, właśnie ten oto finał tej rundy bonusowej, czyli to tło i spam tych żetoników. Swoją drogą z tej rundy bonusowej sporo żyć można zdobyć, tak więc polecam sobie obczajać. I ponownie wraca to samo tło z Pandemonium 1, tylko że Niki jest teraz, wiadomo, w swojej innej formie niż w Pandemonium 1. I oczywiście tło zielono-niebieskie, ponieważ niebieskawe jest w momencie, kiedy pokonujemy bossów. Więc nic się nie zmieniło. Robimy teraz drugi poziom, Ice Prison, albo lodowe więzienie. Pewnie gdzieś tam tłumaczenie się pojawi, jak w Pandemonium 1. Ale dobra, może przejdźmy do ogólnie samej gry, w sensie mechaniki gry. Czy ona jakoś szczególnie się różni od jedynki? Muszę przyznać, że tak. Uwierzcie mi, sterowanie Niki w dwójce jest w jakimś stopniu przyjemniejsze niż w jedynce. Chodzi o to, że Niki jest taka lżejsza trochę, bo w jedynce ona była strasznie taka... Miała ciężkie sterowanie, innymi słowy. Ciężko mi jest w ogóle znaleźć dobre słowo, żeby to określić. Moim zdaniem Niki z dwójki jest po prostu przyjemniejsza w sterowaniu i tego też się będę trzymał. Upgrade, który w tym momencie mam zebrany, jest to upgrade, który może miotać piorunem, ale jest on równie dobrze niebezpieczny. Dlaczego, pewnie się zapytacie? To już wam mówię i objaśniam. Z powodu takiego, że kiedy poradzicie prądem, to jako tako skrzywdzicie na pewno przeciwnika i to jest 100% racja, nie musimy się tutaj w żadnym wypadku sprzeczać. I to jest łatwe, jeżeli chodzi o szczuro nietoperze.
W momencie, kiedy atakujemy tych gostków, którzy pojawili się w Pandemonium 1, to to już troszeczkę inaczej to wygląda, ponieważ musicie wtedy mocno spamić kwadrat. Innymi słowy, przycisk, który spowodował, że użyliście tego oto miotacza piorunów, czy Bóg wie jak to nazwać. Innymi słowy, jeżeli tego nie zrobicie, no to sorry memory, albo sorry Winnetu, ale zostaniesz sam porażony prądem. Czyli albo Niki, albo Fargus będzie otrzymywał, albo otrzymywała obrażenia. Mam nadzieję, że to w dobry sposób wytłumaczyłem i że rozumiecie co i jak. Mówiąc w ogóle jeszcze o Pandemonium 2, jeżeli chodzi o moje wspomnienia z tą grą, jak byłem mały, ponieważ mocno zagrywałem się w Pandemonium 2, tak samo mocno jak w jedynkę, to dwójki tak samo też nie przeszedłem jak jedynki. Innymi słowy, doszedłem do Mister Schnaubelena, najbardziej przesranego bossa. Wtedy przynajmniej dla mnie on był najbardziej przesrany boss. Nie wiem jaki będzie teraz bossem podczas gdy ja to nagrywam, a przypomnę raz jeszcze, nagrywam to 30 października, dzień przed Halloween. A wy to będziecie widzieli na Nowy Rok, tak więc widzicie, stary pomidor z przeszłości pozdrawia tego pomidora, który będzie jakby tam odpowiadał na komentarze i was. Mam nadzieję, że Sylwester fajnie spędziliście. No ale jeżeli chodzi o wspomnienia z tych pierwszych dwóch poziomów, bo mogę się na chwilę obecną do tych poziomów odnieść, to muszę przyznać, że pierwszy poziom nie sprawiał mi żadnych problemów, ponieważ jak sami zresztą widzieliście, była to po prostu radosna sielanka, gdzie po prostu sobie skakałeś od platformy na platformę. Czasami były tam troszeczkę cięższe momenty, ale generalnie nie był tak skomplikowany jak Ice Prison, czyli ten poziom, który w tym momencie robimy, albo Lodowe Więzienie. Ponieważ tutaj już troszeczkę trzeba kombinować, tutaj trzeba mocno synchronizować twoje skoki, jak i po prostu cokolwiek chcesz robić. Twój ruch musi być bardzo mocno synchronizowany. Ponieważ jeżeli nie będziesz tego synchronizował, no to może się wydarzyć coś takiego, że nie trafisz w platformę, a jest prawdopodobieństwo, że jak nie trafisz w platformę, to możesz spaść na sam dół, co będzie się liczyło z tym, że spadniesz na własną śmierć. Również patrząc na żetony, które zbieramy tutaj, to żetony te są o trzech jakby kolorach i mają one trzy zastosowania. Żeton o kolorze czerwonym liczy się jako jeden żeton, czyli innymi słowy, jakbyś chciał zebrać jedno jabłko albo owoc Wumpa w Crashu, to nie zbierasz od razu dwóch, jakbyś zebrał takie czerwone, tylko jedno. W przypadku zielonego, z tego co pamiętam, chyba zbierało się 2 albo 5, nie mam dokładnej pewności, ale coś koło tego, czyli zielony żeton daje wam razy 2, czyli załóżmy zamiast jednego i potem załóżmy drugiego, w sensie wiecie, liczba 1-2, to byście mieli 1-3. W momencie, gdy zbierzecie purpurowy albo fioletowy, no to sytuacja już troszeczkę inaczej będzie wyglądała, bo tutaj będzie 20 albo 25, coś koło tego. Ale będę musiał się jeszcze, że tak powiem, trochę poposiłkować Wikipedią albo po prostu, wiecie, troszeczkę pograć dalej, ponieważ na razie tylko nagrałem wam gameplay jakby pierwszych trzech poziomów stąd i kolejnych trzech poziomów w następnym odcinku. Tak, bo teraz w sumie mogę już przejść do najważniejszej rzeczy, o której chciałem w sumie wspomnieć. Bo jeżeli chodzi o wspomnienia z tym poziomem i poprzednim, to już mamy wszystko za sobą. Swoją drogą bardzo uwielbiam tło tego poziomu, bo jest bardzo pasujące i bardzo takie, nie wiem. Kurde, jakby to powiedzieć. Jest kurde bardzo ładnie zastosowane i czuć taki klimacik robiąc ten poziom. I to jest dokładnie to, o czym wam powiedziałem. Poraziłem go prądem i sam przy tym oberwałem, jako Niki rzecz jasna. Teraz przejdźmy do ważnej rzeczy, a jak nie najważniejszej, a mianowicie tego, że gra dzieli się praktycznie na 4 lokacje. Tak jak pamiętacie, to było w Pandemonium 1, tylko że tam było praktycznie jedna jakby mapa i było całe te 18 poziomów plus ostatni boss. Bo ostatniego bossa nie liczę jako poziom, od razu mówię. Tylko w Pandemonium 2 liczę to jako ostatni poziom, dlatego że on oficjalnie się liczy jako ostatni poziom. A w Pandemonium 1 tak nie było. Swoją drogą, teraz będzie nas czekała zjeżdżalnia, gdzie będziemy zdobywać monety. A raczej nie monety, a żetony. Teraz się tak poprawiłem swoją drogą. Ale wracając do tematu.
Gra dzieli się na cztery strefy, cztery lokacje, nazywajmy sobie to jak chcemy. Pierwsza lokacja zawiera cztery poziomy, z czego trzy to są platformowe, jeden to jest boss. Mianowicie jest to lokacja o nazwie Lyr albo strefa, czyli to jest to miasto, o którym wam wspominałem odnośnie Pandemonium jedynki. W sensie, że jak teraz były wspomnienia z Pandemonium jedynki, to to miasto to jest miasto Fargusa i Niki, z którego pochodzą. Czyli Lyr to jest miasto, z którego pochodzi Fargus i Niki. Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. Następna lokacja jest to Surface of the Comet, czyli takie, nie wiem, wnętrze komety, czy jakoś tak. Zresztą tam po drodze gdzieś będą pewnie tłumaczenia, czy coś. I ta strefa zawiera już jeden poziom więcej, czyli cztery poziomy platformowe i jeden boss, co daje nam 9 poziomów. Następnie mamy Inside the Comet, czyli mamy znowu 5 poziomów i jeden boss, czyli inaczej daje nam to 6 poziomów. No i ostatni, czyli The Comet Core, czyli daje nam to 3 poziomy platformowe, jeden boss, czyli razem 4 poziomy. Co? Wszystko się ładnie, pięknie sumuje i daje nam to 19 poziomów w całej grze. W tym momencie robimy drugi. Za niedługo będziemy robili trzeci, czyli zostanie nam już wtedy 16 poziomów. Ha! Dobrze to wyliczyłem, w końcu się nie zaciąłem, w końcu wszystko idzie zgodnie z planem. Nawet nie chcecie wiedzieć, które to jest podejście do nagrania tego let's playa. Ale myślę, że się przyjemnie słucha, tak mi się przynajmniej wydaje. A jeżeli się mylę, to napiszcie w komentarzach tylko. No ciężko mi będzie wam zapewnić, że w kolejnych odcinkach będzie, nie wiem, 100 razy lepiej, bo ja to nagrywam w październiku, a wy to widzicie na nowy rok. Więc no, ciężko będzie pouczyć tego pomidora z przeszłości, żeby się poprawił. Ale coś postaram się zrobić, może go znajdę i, nie wiem, wlepię mu takiego klapsa w dupkę albo coś. Jakkolwiek to brzmi. Okej, mam nadzieję, że nie zabrzmiałem dziwnie. Mamy poziom drugi zaliczony, 82%, co pozwala nam dostać się do owej rundy bonusowej, którą widzicie teraz. Aczkolwiek postanowię wam ją wyedytować tak jak zgodnie z obietnicą i zdobywamy kolejną pulę żyć. Mamy już ile? 12 żyć. Zoras Lab, trzeci i zarazem ostatni poziom na ten odcinek. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o minimapę, że kiedy Niki lub Fargus podążają z poziomu do poziomu, w sensie na mapie głównej, to, że ten kwiat lotosu, on się tak otwiera i to mi się bardzo podoba. Nie wiem czemu, to jest taki fajny element graficzny, który jednak przykuwa uwagę i jednak jest on bardzo fajny. Swoją drogą, co jeszcze mi się podoba, to ten dźwięk, jak wiecie, przed otwarciem tego kwiatu lotosu, to jest taki fajny dźwięk. Nie wiem, on bardzo wpada w ucho swoją drogą. Ale to jeszcze nie wszystko. Może pomówmy teraz o mechanice jakby Niki i Fargusa. Czy oni się jakoś szczególnie zmienili, czy ich gameplay się jakoś zmienił? Powiem, że tak. Niki jest przyjemniejsza w sterowaniu, jeżeli chodzi o Pandemonium 2. I to od razu nie dyskredytuje Pandemonium 1, że teraz Pandemonium 1 będzie, nie wiem, jakimś shitem albo krapem, że ej, nie macie w to grać, bo ma gówniane sterowanie. Jak najbardziej nie chcę tego powiedzieć. Jednakże uważam, że Niki w Pandemonium 2 jest po prostu lepiej w sterowaniu. W sensie, że lepiej się nią gra. Ma lepsze sterowanie. O. Po raz drugi, albo raczej podwójnie to wytłumaczyłem. Tak. Uważam, że jest ona przyjemniejsza w sterowaniu. Jest ona lżejsza, bo ta Niki z Pandemonium 1 mam czasami wrażenie, że jest ona tak ciężka w sterowaniu. Naprawdę bardzo ciężka. Jakby, nie wiem, trochę była kobietą ciężarną. Nie obrażając kobiet ciężarnych, broń Boże. Ja tylko dałem takie porównanie. Nie chcę, żebyście brali tego dosłownie do siebie. Żeby nie było. Jeśli chodzi natomiast o wrogów w tym poziomie, w laboratorium Zorach, to tutaj będą szczuro-nietoperze, jak i te takie ryby, które przypominają taką rybę Neptuna czy coś takiego. Nie wiem czemu, to mi się trochę nawet z Nesgo Gillop skojarzyło, tą creepypastą rzecz jasna. Nie grą samą w sobie, tą, którą Psygamit kiedyś tam czytał. Swoją drogą taka wspominka. Więc, zadaniem w tej grze, tak jak było już niedawno mówione, jest pokonanie 19 poziomów, z przy czym jeszcze po drodze pokonaniu dosyć ciężkich bossów i stoczenie walki z tą, wiecie o kim mówię,
o tą królową gunów Zorsza. Ponieważ będziemy musieli z Zorszą, że tak powiem, stoczyć walkę. Charakterystyką tego poziomu jest to, że będzie nas otaczał... Nie wiem, będzie nas otaczała jakby taka siła elektromagnetyczna. Ponieważ jak widzicie, są tutaj te takie kule, które są w jakiś tam sposób... Jakby to powiedzieć? Ostatnio mi coś słów brakuje, wybaczcie. One są zasilane tym, tą elektrą, tą... Jezu, znowu to samo. One są zasilane tym, wiecie, tym prądem elektromagnetycznym. No, teraz to dobrze powiedziałem. Swoją drogą, życia również uległy zmianie, i to drastycznej zmianie. A mianowicie teraz życia nie są już pokazywane jako relikt czasowy z Crasha Bandicoot Trójki, albo po prostu Ankh egipski. Tylko teraz mamy życia w postaci takiej uśmiechniętej emoji. Co jest jeszcze inne, to to, że na przykład, pamiętacie jak zbieraliśmy upgrade zdrowia, które były w takiej tabliczce z serduszkiem? Tego już nie ma oficjalnie. Teraz mamy ten taki okrąg, gdzie jest pośrodku ten czerwony okrąg. I każda z tych trzech cząsteczek to jest nasze zdrowie. I tak, tutaj są upgrade'y tych cząsteczek. Czyli innymi słowy, jak mamy kolor czerwony cały, to z tego co wiem, ogólnie całych tych cząsteczek jest 12 albo 16, coś takiego. Czyli innymi słowy, jest 5 albo 6 upgrade'ów zdrowia. Czy zdobędę je wszystkie w tym let's play'u? Nie mogę tego gwarantować, ale mogę się postarać. Co prawda, może być to dosyć taki challenge, już taki bardziej dla mnie. A nie jeżeli taki, który sprawi, że nie wiem, będę miał jakiś ultra 100%, bo o ile w Pandemonium jedynce można to zaliczyć, tak? No w dwójce w zasadzie też można zaliczyć, ale nie chcę dać wam pewności 100%owej, postaram się, aczkolwiek jeżeli się nie uda, to bardzo serdecznie przepraszam, od razu mówię. Tak, i teraz sobie postanowiłem troszeczkę się wyciszyć, żebyście sobie posłuchali trochę tej muzyki. Mam nadzieję, że ogólnie wszystko dobrze słychać mnie i grę, bo ja się staram, żeby to wszystko ładnie było, wiecie, zmontowane. Wiecie, o co chodzi. Tak przynajmniej mi się wydaje. Fajnie moim zdaniem ogólnie, że troszeczkę zmienili jakby koncepcję Pandemonium. Szczerze, mi się to podoba. I tak, jak widzieliście na początku... Sorki, że dopiero teraz o tym wspominam. Ale jak pamiętacie... W menu głównym była informacja, że studio Crystal Dynamics było w trakcie wydawania jeszcze jednej serii, która jest też kultową serią na konsolę PlayStation 1 i dosyć znaną, a mianowicie seria Gexa. I dlaczego pewnie o tym wspominam? Pewnie się zastanawiacie. Otóż wspominam dlatego, że Nikki z Pandemonium 2 będzie miała małe stosunki. To źle wiem, to zdanie źle brzmi, zdaję sobie z tego sprawę, ale będzie miała mały układ z Gexem. Ale w jakiej części, kiedy to Nikki będzie miała ten układ, tego wam jeszcze nie zdradzę, ponieważ jeszcze nie zabraliśmy się oficjalnie za Gexa. No. I tutaj mamy końcówkę poziomu. A jeżeli chodzi o wspomnienia z tego poziomu, to szczerze nie pamiętam. Wiem, że chyba ten poziom aż tak mi dużych problemów nie sprawiał, jak byłem mały. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i cóż, graficznie ten poziom się bardzo ładnie prezentuje moim zdaniem. Naprawdę, przyjemny soundtrack. I przyjemny gameplay tego poziomu. No i cóż, tutaj będziemy mieli zaraz koniec rundy bonusowej. Właściwie tu już mamy koniec rundy bonusowej. I mamy 20 żyć. I z tym wynikiem, moi drodzy, kończymy pierwszy odcinek z Pandemonium 2. Jest to ostatnia gra z tego maratonu, ponieważ Pandemonium to niestety jest seria, która miała tylko dwie części. A wielka szkoda. W następnym odcinku zwierzymy się z Hot Pantsem, czyli... pierwszym bossem z pierwszej strefy właściwie. Dzięki czemu pierwsza strefa na 4 zostanie ukończona, więc w następnym odcinku zmierzymy się z tym bossem, jak i z drugą strefą. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę let's play i że jestem informatywny, ponieważ to jest dla mnie bardzo ważne. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co ja tutaj publikuję. Łącznie ze społecznością, bo chcę przypomnieć, że społeczność również mam odblokowaną od jakiegoś czasu. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobał odcinek, to może stawić łapkę w górę
bo da to mi tylko informację, że oglądałeś i możesz zostawić jakiś ciekawy komentarz, jakie ty masz wspomnienia z Pandemonium 2, albo czy ci się gra podoba, lub czy moje komentowanie ci się podoba. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Pandemonium 2 i nie tylko. Na razie, trzymajcie się i cześć!